tego lata. Co jest, gościu? Słuchaj mnie uważnie, cymbale. Trzeba przewieźć ludzi ze Świdnicy do Jedliny. Do Jedliny? Cholipka? Musisz manewrować z pasażerami. Musisz. Rozkład, który wszystko zmienia. Nie spóźnij się. Po 32 latach wróciły wreszcie pociągi na trasę ze Świdnicy do Jedliny Zdroju. Niedawno pokazywałem tę linię stacja po stacji, jej ciekawą historię i przyszłość. Dziś mówię, sprawdzam. Kupuję bilet za 12 zł. 12 zł. Może zabić miłość w człowieku. I wsiadam do pociągu relacji Wrocław Główny Głuszyca przez Świdnicę Miasto i Jedlinę Zdrój. Nawet najdroższe inwestycje mogą nie przynieść efektu, jeśli czegoś zabraknie lub coś zostanie niedokończone. Warto więc sprawdzić samodzielnie, jak się sprawy mają na tej linii. Oferta przewozów na reaktywowanej linii jest dość skromna i ma charakter rekreacyjny. Póki co, a mamy wakacje 2023 roku, do wyboru są trzy pociągi przyspieszone w soboty, niedzielę i święta. Z Wrocławia Głównego do Głuszycy o 8.20, do Kudowy Zdroju o 12.00 i wieczorny o 19.30 do Głuszycy. W relacji powrotnej również trzy pociągi z Głuszycy, odjazd odpowiednio 10.10, 11.08 i 19.02. Oferta na razie więc jest przeznaczona głównie dla chcących weekendowo wypocząć w górach Sowich, Suchych, Wałbrzyskich lub Stołowych. Nie ma natomiast oferty dla przysłowiowych tubylców, chcących dojechać do pracy lub szkoły. Ta, zgodnie z obietnicą organizatora przewozów, marszałka województwa dolnośląskiego, ma pojawić się wraz z grudniowym rozkładem jazdy. Sprawdzimy. Stacja Świdnica Miasto. Zamierzam stąd pojechać jedynym dostępnym o porannej godzinie pociągiem do Głuszycy. I zamierzam sprawdzić, jak wygląda przejazd nową linią. Wybrałem pociąg 66106 przewoźnika Koleje Dolnośląskie, jadący z Wrocławia Głównego, który linią 285 dociera na peron stacji Świdnica Miasto, nie zatrzymując się nigdzie po drodze. To zrozumiałe. Po linii 285 do Świdnicy Miasto kursuje już bardzo wiele połączeń, zatrzymujących się m.in. na stacji Sobótka czy Świdnica Przedmieście. Niegdyś pociągi kursujące z Wrocławia do Jedliny omijały stację Miasto i jechały wprost do Jedliny właśnie przez tę stację. Dworzec Świdnica Przedmieście. Z tego dworca odjeżdża bardzo wiele pociągów, ale żadnym z nich nie dojedziemy do Jedliny Zdroju. Dlaczego? To bardzo łatwe. Nie ma tu rozjazdu, który w ciągu linii 285 pozwalałby na prowadzenie ruchu z tego peronu. Nie ma tu też przy drugim torze peronu, który z kolei pozwalałby na swobodny przejazd. I to nie jest aż tak duży problem, bo wszystkie pociągi kierujemy na główną stację Świdnica Miasto. Ale tam to już jest problem. Yeah.
Ci wszyscy ludzie jadą ze mną do Głuszycy. Czyli te pociągi po prostu mają sens. I rowerzyści. Nadjeżdża nasz pociąg. Pociąg ma aż 10 minut rozkładowego postoju na stacji Świdnica Miasto. Okazuje się jednak, że nie będzie to postój, a manewry. W skrócie, pociąg musi wyjechać ze stacji Miasto w kierunku Jaworzyny Śląskiej, a następnie wjechać na inny peron, by móc wyjechać na linię 266. Czeka nas zmiana kierunku jazdy. Świetny pomysł. Kciuk dla zarysu. Super. Super. Żeby to robić poza stacją. Dlaczego? Bo PKP PLK nie przewidziała możliwości wyjazdu z każdego peronu w każdym kierunku. Pociąg traci więc na manewrach cały czas, który zaoszczędził, nie zatrzymując się na stacjach po drodze. Wreszcie jedziemy. Jedna minuta opóźnienia. A z nami ściga się samochód, jadąc identyczną trasą. Czas przejazdu po wykonaniu manewrów to 36 minut na trasie 27 km. Trzeba pamiętać, że to górska trasa, na której mamy sporo przewyższeń do pokonania, a pociąg będzie stawał aż 7 razy, nim dotrze do stacji końcowej. Pociąg jest naprawdę pełny. Widać, że kolej nie ma problemów z przyciągnięciem chętnych. Obsługa wewnątrz jest bardzo sprawna i miła. Na stacjach pośrednich największym zainteresowaniem cieszyły się Zagórze Śląskie i Jedlina Centrum, na której wysiadło najwięcej pasażerów. Po jej minięciu pociągu zrobiło się pustawo. Jeszcze tylko Jedlina, tunel i kończymy przejażdżkę. O kolei w obrębie Jedliny zrobiłem już kilka filmów. Zapraszam do ich obejrzenia, linki pod filmem. Niebawem stacja w Głuszycy. Czy zdążymy przed samochodem? Niestety, samochód jest szybszy, choć to różnica zaledwie 5 minut. A tyle właśnie mamy ostatecznie opóźnienia. Witamy w Głuszycy. Witam. 5 minut spóźnienia, czyli już wiemy, gdzie jest do urwania te 5 minut, na stacji w Świdnicy oczywiście. Skład na stacji zamienia się w pociąg powrotny. Tyle, że tu również czekają go manewry. Po co? Pociąg przecież wraca skąd przyjechał. Marnuje więc czas i paliwo, będąc już opóźnionym. Wniosków z tej podróży jest niestety kilka. No, w moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. Znajdujemy się przy głowicy wyjazdowej na stacji w Jedlinie Zdroju w kierunku na Wałbrzych i na Świdnicę. I tutaj, co ciekawe, pomyślano o tym, aby zastosować rozjazdy umożliwiające pojechanie ze wszystkich peronów w dowolnym kierunku. To bardzo usprawnia ruch i zapobiega historiom typu manewrowanie z pasażerami poza obrębem stacji. Jesteśmy w Jugowicach, a więc na stacji, na której spotkamy rozjazd. To rzadki przypadek. Ten akurat przerzucany jest ręcznie, choć jest zabezpieczony przed zmianą położenia. I tutaj mamy, wydawałoby się, że moglibyśmy mieć jedyną na tej linii mijankę.
Ale nie, mamy tu po prostu tor odstawczy i to wszystko. Zabudowanie zdalnie sterowanych rozjazdów na tej stacji i mijanki pozwoliłoby skonstruować znacznie lepszy rozkład i z linii mogłoby korzystać więcej pasażerów. Warto to rozważyć, moim zdaniem, czy akurat tutaj w Jugowicach być może nie jest to najlepsze miejsce, ale jest tutaj dość miejsca, by to zrobić, ponieważ i tak są tutaj tory boczne, które zamiast kończyć kozłami oporowymi, po prostu można byłoby zakończyć drugą głowicą rozjazdową. Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? Co by tu jeszcze? Musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Zatem podsumujmy. Czy podróż jest miła, szybka i komfortowa? Tak. Czy może być lepiej? Znacznie. I to znacznie mniejszym wydatkiem niż do tej pory poniesiono. Po wydaniu blisko 160 milionów złotych oglądamy rzeczy, które po prostu są absurdami. Dość powiedzieć, że niektóre sygnalizacje przejazdowe jeszcze nie działają i pociągi muszą zwalniać do 20 km na godzinę na niektórych przejazdach. Ponadto opóźnienia kumulują się. Wieczorny pociąg powrotny z Głuszycy tego dnia miał ponad 30 minut opóźnienia. Chcąc przekonać ludzi, by porzucili samochody na rzecz pociągów, te rzeczy należy dopracować. Na przyszłość jest to nauczka dla naszych włodarzy, by brali pod uwagę więcej aspektów. Kompleksowa oferta przewozowa jest bowiem kluczem do rozsądnego wykorzystania infrastruktury, wybudowanej za ciężkie pieniądze podatników. Rozkład weekendowy można spokojnie rozszerzyć o 2 lub 3 pary pociągów, a i tak z pewnością będą pełne. Warto pomyśleć o skomunikowaniu jakichś busików z Jugowic przez Walim na przykład do Sokolca, zwłaszcza w okresie zimowym, gdy jest tam dużo narciarzy. A może Wy macie jakieś pomysły? Podyskutujmy w komentarzach. Say